O ilość zaszczepionych nauczycieli w kołobrzeskich placówkach pytał podczas ostatniej Komisji Oświaty i Kultury Wiesław Parus. Interpelację w tej sprawie w imieniu zainteresowanych rodziców złożył również radny Krzysztof Plewko. Miasto jednak nie może udzielić takich informacji ze względu na obowiązujące prawo dotyczące RODO. Dodatkowo szczepienia to temat dotyczący naszego zdrowia, czyli tak zwane dane wrażliwe. Według Karoliny Szarłaty-Woźniak należy w tym temacie zachować daleko idącą powściągliwość. Żeby też nie wyszło, że czy Rada Miasta, czy dyrektorzy kładą na to nacisk, tak? Ale wiemy, jakie są zalecenia Ministerstwa Zdrowia i my, co jedynie możemy zapytani o szczepienia, tak jakie mam zdanie, zachować powściągliwość i powiedzieć ewentualnie, że tak, że jest to coś, co ma nam służyć, co ma nas ochronić, co ma zapewnić bezpieczeństwo w dobie pandemii wszystkim. Powściągliwość, ale z drugiej strony też mówienie o profilaktyce i o szczepieniu jako jednym ze sposobów profilaktyki, tak, który ma służyć dobru ogółu, dobru społeczeństwa. Wiesław Parus zaznaczył, że chciał uzyskać informacje, jak przedstawiają się dane dotyczące szczepień wśród nauczycieli, jedynie w procentach. Chciałbym ewentualnie uzyskać to, że wśród zawodów nauczyciela, czy tam obsługi szkół jest 55, 60 i tak dalej. To ja chyba nikomu, że tak powiem, nie obraża i nikt tego, bo to są tylko dane statystyczne, żeby ewentualnie mieć obraz. Opinia tego głównego inspektora i Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest taka, że nawet jeżeli byśmy zrobili anonimową ankietę w szkole, to byśmy musieli mieć zgody tych nauczycieli mimo wszystko do przetwarzania ich danych osobowych. Według Krzysztofa Plewki argument dotyczący konieczności przestrzegania RODO to jedynie wymówka, aby takich ankiet nie trzeba było w szkołach przeprowadzać. Bo albo się nie chce urzędnikom tego zrobić, albo wolą nie ryzykować, bo dokładnie nie wiedzą, czy ponieśliby jakieś konsekwencje z tego powodu, czy nie. Ja uważam, że tutaj też należy ta sprawa do prawników naszych i miejskich, którzy powinni jasno je określić. Jest to dopuszczalne w takim zakresie, możemy robić lub nie. Na sesji się zapytam, oczywiście pani prezydent, dlatego że mamy, chcą wiedzieć, do jakiej szkoły ich dzieci chodzą i jak wygląda sprawa zaszczepień. Urząd Miasta przypomina, że w szkołach będzie przeprowadzana akcja dotycząca szczepień dzieci od 12 do 18 roku życia. Szkoły zadeklarowały, że jak najbardziej się w to włączą, z tym, że tutaj dyrektorzy nas jak gdyby zwrócili nam uwagę na pewien istotny fakt, że nauczyciele jak gdyby nie chcą takiej sytuacji, że przy ewentualnych szczepieniach, żeby nie był obecny rodzic, dlatego że nie chcą brać na siebie odpowiedzialności. Kilka dni temu na antenie Radia Kołobrzeg również pojawiło się pytanie o szczepienia wśród nauczycieli. Na antenie przedstawiono takie dane, ale dotyczące nauczycieli w szkołach średnich. Starostwo powiatowe między innymi przy pomocy anonimowych ankiet zebrało komplet takich informacji. W Koperniku zaszczepionych jest 96% nauczycieli. W Gościnie i w Zespole Szkół Przypiastowskiej 85%, w Sienkiewiczu oraz w Zespole Szkół Morskich 83% i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 78%.